Zapraszam Państwa do obejrzenia 13 odcinka, w którym przedstawimy opcje egzotyczne, zarówno te zdrowe, jak i te toksyczne. Przyjrzymy się egzotycznym opcjom walutowym i przedstawimy dwa rodzaje. Bezpieczne opcje azjatyckie, które są bardzo przydatne zarówno dla eksporterów, jak i importerów. I opcje niebezpieczne, toksyczne. W naszym przypadku będą to opcje barierowe. I dowiemy się, dlaczego nie należy z nich korzystać. Zacznijmy może od tych opcji bezpiecznych. Opcja azjatycka. Opcja azjatycka rozliczana jest na kurs średni z danego okresu i od razu może posłuszmy się przykładem. Eksporter spodziewa się, że codziennie na jego rachunek będzie wpływać kwota około 5000 euro od różnych kontrahentów zagranicznych. Eksporter wystawia bowiem setki faktur dziennie, każda o nominale kilkuset euro. Nie ma sensu ubezpieczać każdej faktury i każdego zamówienia z osobna. Lepiej jest zabezpieczyć ryzyko całego portfela jedną transakcją, właśnie opcją azjatycką. Zobaczmy przykład. W chwili obecnej kurs spot euro złotego 4,15. Eksporter spodziewa się, że w najbliższym miesiącu na jego rachunek wpłynie 100 tysięcy euro, po 5 tysięcy euro każdego dnia. Eksporter musi każdego dnia od razu sprzedawać euro, aby móc regulować swoje koszty złotowe. Nie może tych euro trzymać na rachunku dłużej niż dzień. Eksporter chce się ubezpieczyć przed spadkiem kursu euro, czyli tak, aby nie musiał sprzedawać euro po niskim kursie, gdyby takowy był w jakimś dniu. W tym celu nabywa azjatycką opcję put euro złoty z kursem realizacji przyjmijmy 4,20. Jest to opcja in the money, nie jest to opcja głęboko w pieniądzu. I płaci za nią 6 groszy premii. Opcja taka, co ciekawe, jest o kilka groszy tańsza niż klasyczna opcja waniliowa. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Każdego dnia na rachunku eksportera pojawia się kwota około 5000 euro i każdego dnia około godziny 16 eksporter zamienia euro na złote z całego dnia u targu. Zwróćmy uwagę, że jest to godzina 16 pod koniec dnia, a nie godzina 11:00, kiedy Narodowy Bank Polski ustala kurs fixingowy. Więc tu taka dodatkowa uwaga. Rozliczajmy tę opcję w oparciu o kurs z godziny 16:00. Mija miesiąc. Kurs średni euro złotego z całego miesiąca ze wszystkich dziennych obserwacji zanotowanych w tym miesiącu wynosi 4,10. Co się dzieje? Kurs ten jest o 10 groszy niższy niż cena rozliczeniowa opcji azjatyckiej, której strajk wynosił 4,20. Wobec tego bank na koniec miesiąca wypłaci eksporterowi jednorazowo kwotę 10 groszy, bo taki był zysk na tej opcji, razy 100 tysięcy euro, bo taki był nominał tej opcji. Czyli 10 tysięcy złotych wpłynie na rachunek eksportera od banku. W ten sposób efektywny kurs wymiany euro na złotego wyniesie. Mamy kurs efektywny jako strajk opcji 4,20 minus 6 groszy zapłacone za opcję plus 10 groszy końcowego rozliczenia, jakie bank zapłaci na rzecz eksportera. Wyniesie 4,14. Oznacza to, że jeżeli eksporter każdego dnia dokonywał wymiany euro na złote, to z całego miesiąca średni kurs wymiany wyniósł 4,14 zł. Co ciekawe, gdyby w danym miesiącu kurs średni euro złotego był wyższy niż 4,20, czyli powyżej poziomu strike opcji, wtedy bank nie wypłaciłby eksporterowi żadnej kwoty. Natomiast efektywny kurs wymiany waluty w danym miesiącu byłby wtedy wyższy niż 4,14. Oznacza to, że eksporter wymieniałby średnio walutę każdego dnia po kursie wyższym nawet niż 4, może nawet i 20. Spójrzmy teraz na przykład importera, który może też skorzystać z opcji azjatyckiej, ponieważ podobnie jak eksporter dokonuje obrotu małymi kwotami, z tyle, że w tym przypadku są to zakupy o małym nominale w euro każdego dnia. W skali miesiąca będzie to jednak w sumie 100 tysięcy euro, a więc całkiem znaczna kwota. Importer, chcąc ubezpieczyć się przed wzrostem kursu euro, nabywa opcję azjatycką. Przypominamy, że opcje azjatyckie są tańsze niż opcje waniliowe, a do tego możemy nabyć jedną opcję na cały miesiąc u targu. Rozliczane te opcje będą do kursu średniego z tego okresu czasu na ważność opcji, tyle tylko, że jest bardzo istotne, żebyśmy określili w umowie z bankiem, do jakiego kursu konkretnie rozliczana jest ta opcja. Opcje azjatyckie powinni stosować eksporterzy i importerzy, którzy mają dużą ilość drobnych faktur walutowych.
Opcje te są bezpieczne i korzystne, pod warunkiem oczywiście, że będą nabywane, a nie zalecamy ich wystawiania. A teraz zwróćmy uwagę, jak działają opcje barierowe. Jest to drugi rodzaj opcji egzotycznych. Te opcje są opcjami zdecydowanie toksycznymi. Dlaczego? Służą głównie do spekulacji, a nie do zabezpieczania ryzyka. Niestety, to właśnie tymi opcjami barierowymi zatruli się eksporterzy, polscy eksporterzy na przełomie 2008 i 2009 roku i był to głośny problem opcji w Polsce. Zastanówmy się, jaki był tego powód. Jeśli porównamy opcje do grzybów leśnych, to opcje waniliowe i azjatyckie byłyby jadalnymi grzybami, prawdziwkami pod grzybkami. Natomiast opcje barierowe byłyby grzybami trującymi. Jeśli ktoś zatruje się muchomorem stromotnikowym, to nie znaczy, że należy zakazać spożywania grzybów. Należy jednak umieć odróżnić zdrowe od toksycznych. Opcje barierowe mają wbudowany dodatkowy parametr, tak zwany warunek aktywujący daną opcję lub warunek dezaktywujący daną opcję. Przykład. Zobaczmy, jak wygląda taka opcja. Mamy tutaj zapis opcji PUT, nabytej przez eksportera, która daje prawo sprzedać euro po kursie 4,15, ale dodatkowy parametr out 4,10 amerykańska. Co to oznacza? Opcja ta daje nabywcy eksporterowi prawo do sprzedania euro po kursie 4,15, ale pod warunkiem, że w trakcie ważności opcji kurs euro nie spadnie poniżej 4 zł. Jeśli bowiem w trakcie ważności opcji kurs euro obniży się do 3,9999, czyli tuż poniżej poziomu 4 zł, to opcja taka ulega dezaktywacji, a eksporter traci prawo do sprzedania euro po kursie, który wydawałoby się, że ma zagwarantowany. Jest to bardzo szkodliwa opcja. Ubezpieczenie wyłącza się w chwili, gdy najbardziej jest potrzebne, czyli gdy kurs waluty mocno spadnie. Zobaczmy jeszcze przykład opcji call z barierą wyłączającą się. I to jest dla importera bardzo toksyczna opcja. Zapis jej. Out 4,25 amerykańska. Ta opcja daje importerowi prawo do kupna euro po kursie 4,15, ale pod warunkiem, że w trakcie życia opcji kurs nie wzrośnie powyżej 4,25. Bardzo szkodliwa opcja, dziurawe ubezpieczenie. To tak, jakby ktoś kupił ubezpieczenie autokasku, w którym ubezpieczenie traci ważność, jeśli auto zostanie ukradzione, spłonie, utonie, dachuje, ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Ubezpieczenie zaś działałoby tylko wtedy, gdyby szkoda była mała. Na przykład jakaś stłuczona szyba, skradziona wycieraczka. Oprócz opcji z wyłącznikiem są też opcje z włącznikami. Te opcje są mniej toksyczne, pod warunkiem, że są nabywane. Natomiast najbardziej toksyczne opcje to takie, które mają włącznik i które zostały wystawione przez przedsiębiorcę. A jeśli na dodatek ten włącznik jest typu europejskiego, czyli działa tylko w dniu, kiedy kończy się ważność opcji, to toksyna jest największa. Proszę Państwa, na przełomie 2008 i 2009 roku polscy przedsiębiorcy, polscy eksporterzy zatruli się dwojakiego rodzaju opcjami. Pierwsze, nabywali opcje barierowe z wyłącznikami i kiedy kurs euro do złotego czy dolar do złotego gwałtownie spadał, pozostawali oni bez ochrony. Ich ubezpieczenia się wyłączały. Natomiast kiedy kurs euro do złotego zaczął gwałtownie rosnąć w drugiej połowie roku i na przełomie 2008-2009 roku, wtedy okazywało się, że włączają im się opcje, o których już dawno zapomnieli, ponieważ zadziałał ten element włącznika. Mieli wtedy zobowiązanie do sprzedawania euro czy dolarów po bardzo niskim kursie, który dawno, dawno temu zabezpieczali i byli przekonani, że te opcje już są wyłączone. Także przestrzegamy, zachęcamy do korzystania z opcji zdrowych. Nie zachęcamy wobec tego do tych opcji barierowych. Czasami jednak przydają się opcje barierowe, ale tylko te nabywane z włącznikiem, jako uzupełnienie portfela ubezpieczeniowego złożonego z klasycznych opcji oraz z forwardów. W kolejnym odcinku opowiemy, jak korzystać z lokat dwuwalutowych, jako uzupełnienie procesu zarządzania ryzykiem przez eksporterów i importerów. Bardzo ciekawy temat, zapraszamy.